A jakie garnitury na przykład Piotrowi? Bo zobacz, jak on wygląda. Jakby się futerał po samochodzie ubrał. Jestem oversize, no, mogę wstać. Właśnie. Oversize, no. Ale zobacz, dlatego... wstań Piotruś trochę. Ja na bym chciał być. Zobacz, jak jest mankament. Tak, ja chcę mieć dwurzędówkę na pewno. I tak, ale tak, zobacz, co tu się dzieje. Wiesz, on ma tak zwaną puchlinę głodową z przodu. Dlatego, ja mam zdęcie jest. Dlatego właśnie. No, dodatek, no. Ale co? Dobry skrojony garnitur. A ile by kosztował garnitur w firmie Belamonte? Kuba mi kupi. Naprawdę. Tak? Kuba mi kupi. Ja mu uszyję. Ile by, jaki kolor byś mi polecił i co? Serio. A masz jakieś garnitury? Mam. W moro. W moro. To jest podstawowy granatowy. Ale bo jest elegancki, tak? Tak, elegancki, można wykorzystać do różnych. A podszewka jakaś wariacka? Oczywiście, że tak, podstawa. Czyli jaka? Różowa, pomarańczowa? Kaki! Ale to nie, to nie tylko jest kolory, to możesz naprawdę. Dziewczyna, która tańczy na róże na przykład. Co może być? Wzorek może być. Wzorek taki. Dobrze. I akurat jedna z klientek akurat wybrała taki wzorek. Ty masz wzorek podszewki dziewczyny tańczącą na róże? Tak, wymyślili to Włosi. No, jest taka możliwość. Więc to jest tylko przykład, że można się bawić przy szyciu garnituru. Dobrze.